Radosław Gilewicz, ekspert Telewizji Polskiej, jest naszym gościem. Panie Radosławie, jak pan na gorąco oceni spotkanie z Chile zremisowane 2-2? Uważam, że to był bardzo, bardzo pożyteczny test. W dzisiejszym meczu uważam również, że po takim trudnym zgrupowaniu, jakie mieliśmy, przede wszystkim pierwsza regeneracja, później zgrupowanie, intensywne zgrupowanie, wiadomo, że nigdy nie wiesz, jakie to pierwsze spotkanie też będzie. Najważniejsze jest ten rytm meczowy i ten rytm meczowy pokazał wielu piłkarzom, że są w dobrej formie, nawet niektórzy w bardzo dobrej i należy to powstrzymać, a niektórzy jeszcze być może pewne rzeczy poprawić i dlatego sprawdzian na przykład dla Bednarka był idealny, sprawdził się w 100%, tu wydaje mi się, że już odpowiedź trenera Bałka ma, więc zobaczymy, co te kolejne spotkanie da, aczkolwiek bym wiele nie oczekiwał, bo tak naprawdę Senegal jest najważniejszy. Oczywiście możemy spekulować tutaj przed Mistrzostwami Świata, czy Polska wyjdzie z grupy, czy też nie. Jednak warto pokusić się o ocenę, czy po prostu wyjdziemy z tej grupy i będziemy walczyć o wyższe cele. Nie, ode mnie pan nie oczekuje odpowiedzi, czy wyjdziemy, czy nie. Sercem, całym sercem oczywiście jestem, że wyjdziemy. Grupa jest bardzo, bardzo nieobliczalna i po tym, co dzisiaj zobaczyłem, przede wszystkim w tej pierwszej połowie, jestem przekonany, że w meczu z Senegalem będziemy w dobrej formie, bo to widać, większość piłkarzy jest głodna gry. Dobrze to naprawdę, bardzo dobrze wygląda, więc to tyle co do tego pytania, ale konkretnej odpowiedzi nie dam. Dziękuję bardzo, tyle proszę Radosław bardzo. Gilewicz, a my oddajmy głos piłkarzom. Proszę bardzo podsumować to widowisko, nie do końca ułożyło się tak, jak powinno ułożyć. Znaczy układało się fajnie wszystko, natomiast skończyło się remisem, myślę, z naprawdę bardzo wymagającym przeciwnikiem. Poza tym bardzo wartościowy sprawdzian przed tym, co nas czeka w Rosji. Tak więc tak na gorąco myślę, nie ma co oceniać i wchodzić mocno w szczegóły. Na pewno spokojnie sobie obejrzymy to w niedzielę, przeanalizujemy i będziemy mądrzejsi. Ale jest to fajny materiał do analizy, do w sumie kolejny etap przygotowań, jakby nie było, tak więc myślę okej. Są na pewno pozytywy w tym spotkaniu. Trochę nam źle weszliśmy w drugą połowę, po czym straciliśmy drugą bramkę, no i później zaczęła się gra, więc powinniśmy trochę inaczej wejść w tą drugą połowę. Ale uważam, że to jest pozytywny mecz i najważniejsze jest to, że ten cykl zakończony był 90 minutami dobrze przebieganymi. No, na pewno bardzo ważny i bardzo fajny sprawdzian przed nami, kolejny etap przygotowań. Myślę, że te nogi jeszcze widać było, że nie są na w pełni możliwości, ale ten gaz ma przyjść wiadomo na kiedy, na te pierwsze mecze z Senegalem. Ale myślę, że dobry test dla nas, dobry trening, dobre przygotowania do Mundialu i myślę, że możemy fajne wnioski po tym meczu wyciągnąć i pozytywnie patrzeć w przyszłość, bo teraz dzisiaj jeszcze nogi nas nie niosły, byliśmy trochę podmęczeni, bo ciężko trenowaliśmy w Warmowie, ale pozytywnie patrzymy w przyszłość i wiemy, że będziemy gotowi na mecz z Senegalem. Zagrań, czy założeń, które mieliśmy, wykonywaliśmy. Wiadomo, że też jest jeszcze sporo do poprawy, ale to też wynika z tego, że no jednak jak nie ma tej takiej świeżości, no to też później brakuje tego na boisku, ale wydaje mi się, że na pewno to nie był super mecz. To też nie oszukujmy się, nie zagraliśmy dobrego spotkania. Ale też nie oczekiwaliśmy, że będzie to wszystko tak, jakbyśmy tego sobie życzyli. Nie, mieliśmy po prostu trudny okres, tą drugą połowę. Trzeba też powiedzieć, że Chile wyszło z takim naprawdę ofensywnym nastawieniem, żeby wrócić do meczu. Zresztą końcówka pierwszej połowy też była z ich strony już taka dosyć mocna. Zmiana ustawienia. No wiadomo, że jest to element, nad którym też pracujemy, żeby mieć jakąś alternatywę. I po to zresztą takie mecze są, żeby takich rozwiązań próbować. Czy miało to wpływ? Tylko i wyłącznie zmiany ustawienia na tą gorszy okres w drugiej połowie, to nie wiem, czy też może samo nastawienie Chilijczyków? Nie, ja spokojnie podchodzę do każdego treningu, meczu i spokojnie przygotowuję się do Mundialu. Jestem w szerokiej kadrze i na razie z tego się cieszę, ale nie zatrzymuję się na tym, tylko chcę więcej. Oczywiście chcę grać w pierwszej 11, ale to trener będzie decydował o tym, kto wystąpi w tym meczu. Ja muszę pokazywać się z dobrej strony, tak by dawać pozytywny impuls trenerowi.
na pewno to, że zespół grał dłuższego czasu i bardzo długo z czwórką obrońców, no te automatyzmy na pewno są dużo lepsze. Na pewno te ustawienie uważam z trójką, które jest bardziej defensywne. Od kilku spotkań pracujemy nad nim. Uważam, że to wygląda z meczu na mecz coraz lepiej. No, na pewno tutaj zawsze sentyment, jak wracam, to sentyment jest i zawsze czuję się tutaj bardzo dobrze. Na tym stadionie też wiele bramek strzeliłem, wiele sukcesów osiągnąłem, więc na pewno fajnie się tu gra i tym bardziej, że meczu z reprezentacją taka bramka na pewno dodatkowo cieszy. Polska ma dobrą drużynę i ma szansę zajść daleko na mundialu. My natomiast mogliśmy przetestować nowych piłkarzy. Nie zagramy w Mistrzostwach Świata. Zaczynamy powoli przygotowywać się do Copa America. Nasza reprezentacja przygotowuje się do występów na mundialu. Pierwszy test mecz nie do końca był zaliczony. Wynik remisowy, zobaczymy jak nam pójdzie na Mistrzostwach Świata. Przecież będziemy grać z Senegalem, będziemy grać z Kolumbią i oczywiście z Japonią. I miejmy nadzieję, że tak szybko nie rozstaniemy się z Rosją. Usłyszeliśmy oczywiście opinie piłkarzy po meczu z Chile zremisowanym 2-2. Teraz przyszedł czas na opinie byłych zawodników reprezentacji Polski. Także posłuchajmy. Na pewno pierwsza połowa bardzo dobra. Myślę, że sporo odpowiedzi trener Nawałka dostał. Na pewno podejmie odpowiednią decyzję i on wie, jaka to będzie. Liczymy, że Kuba Błaszczykowski będzie zdrowy, bo pokazał w pierwszej połowie, że bardzo możemy na niego liczyć. Kamil Gosicki również. Mamy kilku bardzo dobrych piłkarzy, którzy sami potrafią wygrać spotkanie i to cieszy. Oczywiście ten mecz w Chile to była jakaś próba dla nas, ale najważniejszym meczem jest ten pierwszy mecz po ostatnich mistrzostwach Europy. Wiemy, że jak pierwszy mecz dobrze zagramy, także może wszystko się zdarzyć, więc to jest dla nas ten jest najważniejszy mecz. Oczywiście to całkiem inne emocje, całkiem inne podejście będzie. Oczywiście nie mówię, że to było jakieś inne, ale Mistrzostwa Świata to jednak w sobie wytwarzają dużo adrenaliny, dużo emocji i tam całkiem inaczej się gra. Oczywiście jak się prowadzi 2-0, to zawsze trochę ten niesmak pozostaje, ale ten mecz zupełnie nie polegał na wyniku, bardziej żeby odpowiedzieć na pytania dla trenera, który z ustawień jest lepsze, gdzie chłopaki się czują lepiej, który z piłkarzy może zastąpić choćby nawet Kamila Glika, czy z wyborem bramkarza, więc tutaj bym bardziej myślał, że to jest sprawdzian był po to. A Chile zagrało naprawdę fajne spotkanie, podobało mi się. W grupie mamy przeciwników z różnych kontynentów. Na pewno z każdym będzie ciężko, mają swoje atuty, mają piłkarzy, którzy potrafią rozstrzygnąć losy spotkania, czy to Japonia, czy Senegal, czy Kolumbia. W każdym zespole jest kilku piłkarzy się tego formatu. My mamy swoich piłkarzy, swoich liderów w różnych formacjach i patrzmy na siebie, skoncentrujmy się na pierwszym spotkaniu, a potem będziemy myśleć o następnych. Ja nie będę im tłumaczył, bo oni sobie doskonale zdają sprawę, tylko po prostu muszą wejść, walczyć, grać i niczym się nie przejmować. Naprawdę to są zawodnicy, którzy grają w profesjonalnej piłce, w profesjonalnych klubach. I zdecydowanie dużo więcej niektórzy dosiągnęli ode mnie już teraz grając, także ja nie będę im rad udzielał, będę im za nich mocno kciuki trzymał i pracował. Tak, to jest zawsze trochę tak wróżenie z fusów i tak nie wiemy do końca jak ugryźć tą naszą grupę, czy ona jest mocna, czy jednak nie. Trudno jest powiedzieć. Myślę, że pierwszy mecz zdecyduje o tym też, jak to będzie funkcjonowało. Pewnie jak wygramy pierwszy mecz, to trochę złapiemy wiatr w żagle i pójdziemy do przodu i pójdziemy za tą właśnie siłą taką. Więc ja tego życzę chłopakom i mam nadzieję, że znowu doprowadzą, nie wiem, całą Polskę do tego, że będziemy przed telewizorami siedzieć i im kibicować, bo to jest fantastyczne, więc mam nadzieję, że tak będzie. Jesteśmy z miasta Aleksandrowa Łódzkiego, tam gdzie skąd pochodzi Włodzimierz Smolarek, także Eusebiusz Smolarek często nas odwiedza. Chcielibyśmy, żeby pan pozdrowił kibiców właśnie z Aleksandrowa Łódzkiego. No, chciałbym was serdecznie pozdrowić, trzymajcie kciuki za reprezentację i co? I mam nadzieję, że kiedyś się zobaczymy. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tyle Sebastian Mila.
teraz trafiła się okazja, aby zobaczyć Murawę, gdzie przed chwilą skończyli mecz reprezentanci Polski. Powiem Państwu, że świetnie i doskonale przygotowana. Oczywiście to jest stadion Lecha Poznań, tutaj na co dzień występuje zespół z ekstra klasy. A teraz zobaczyliśmy reprezentację Polski przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. Ja już się z Państwem żegnam i do miłego zobaczenia.